To piękne jesienne popołudnie gościmy na zamku w Lubniewicach u księcia Jana Lubomirskiego Lanskorońskiego. Dziękujemy za zaproszenie. Przyjemność ogromna. Ja się bardzo cieszę, że Państwo przyjechaliście. Specjalnie włączyliśmy pogodę, jak to w Lubniewicach, mikroklimat odpowiedni, słońce, także bardzo się cieszymy z wizyty Państwa. Ja ogromnie w ogóle lubię zapraszać gości i trochę się śmieję, że jest to taki, można powiedzieć, prywatny dom kultury, ponieważ tak jak dawniej, przed wojną, to uważam, że należy kontynuować taką tradycję. Mnie to ogromnie sprawia przyjemność, żeby zapraszać jak najwięcej gości. Mówimy o tak zwanych wydarzeniach związanych z Fundacją Książąt Lubomirskich, której mam przyjemność i zaszczyt być prezesem. Czyli urządzamy różnego rodzaju wydarzenia, które właśnie służą zarówno miejscowej ludności, no ale też całej Polsce. Więc są to przede wszystkim wydarzenia kulturalne, związane z muzyką, związane też oczywiście tutaj z pokazywaniem tego, co historia Polski przygotowała dla nas wszystkich, bo nie ukrywam, że jako lubomirski czuję się też w jakiś sposób kustoszem, można powiedzieć, części historii Polski ze względu na to, co robili moi przodkowie. Ja oczywiście w sposób bardzo malutki staram się jakiś kamyczek do tego dołożyć. Mam nadzieję, że to zostanie na przyszłość. Natomiast rzeczywiście również chcę pokazywać to, co oni kiedyś robili. Nie jest to tylko muzeum, tylko to jest wasz dom, wasza siedziba, w której jest nie tylko wiele historycznych, wspaniałych zabytków i przedmiotów, ale też można się ogrzać. W tak zwanym ognisku domowym można się ogrzać. Proszę bardzo, ognisko jest w tle. To prawda, to rzeczywiście nie jest tylko takie malowane miejsce, że tak powiem. My tutaj faktycznie, zwłaszcza w okresie pandemicznym chociażby, spędziliśmy no, ponad pół roku. Spakowaliśmy się na przyjazd tutaj na 2 tygodnie, zostaliśmy pół roku ponad. Tak to wyglądało. Zresztą staraliśmy się w tym czasie nie próżnować, nie ukrywać, że zamek jest oczywiście w stałym remoncie, tu jest ponad 100 pokoi, więc no, żeby to ogarnąć, to jednak jeszcze parę lat spokojnie. Natomiast otworzyliśmy też park w okresie właśnie, kiedy była pandemia COVID-u, żeby ludzie mogli zaczerpnąć trochę powietrza. Otworzyliśmy plażę prywatną naszą, udostępniliśmy. Także staramy się robić po prostu no, to, co uważamy za ważne dla okolicznej społeczności też. W zamku są arystokraci, ale też powiedział książę, że są też i duchy. Co to za duchy? No oczywiście, no ciotka, wuj. Oni się właściwie kłócą bardzo często, kto ma straszyć, kiedy. I z tego wynikają te różne krzyki takie. My uważamy, że to na nas krzyczą, oni na siebie krzyczą po prostu, no bo mają te godziny tam ustalone, kiedy kto straszy, no i nie bardzo wiedzą tą rozpiskę swoją mają zrobioną. Książę widział jakiegoś ducha może tutaj? No, ekspertem od duchów był mój pradziadek, którego zresztą imieniem można powiedzieć jest sala zaraz obok tutaj, czyli salon muzyczny. Pradziadek Władysław Lubomirski, który no, wręcz organizował takie seanse spirytystyczne w pałacu, tak, jak najbardziej, w pałacu w Kruszynie. To się spotykało, to był koniec XIX wieku, początek XX. Spotykało się z dosyć dużą, że tak powiem naganą ze strony lokalnych różnych władz i tak dalej. Nie bardzo to lubili, ale faktycznie mój ojciec mi opowiadał, że przyjeżdżało specjalne medium, to był bodajże pan Franek Kluski, tak się nazywał, słynne takie medium w latach przedwojennych, no i rzeczywiście coś się tam niby pojawiało. Zapraszam do salonu muzycznego, w którym Państwo zresztą słyszycie muzykę Kazimierza Lubomirskiego, wuja, który był kompozytorem i to w czasach Chopina, bo właściwie był równolatkiem. No i ta muzyka rzeczywiście, jak Państwo tak posłuchacie trochę, no to taki właśnie kierunek chopinowski, można powiedzieć. Jakiś czas temu powstało właśnie zebranie, komplet dzieł Kazimierza Lubomirskiego, które tutaj Państwo możecie zobaczyć, a między innymi śpiewa wspaniała pani Walewska. Także jest to dla mnie ogromne wyróżnienie też. Natomiast sala jest poświęcona mojemu pradziadkowi, który był, dzisiaj byśmy powiedzieli, sponsorem, w dawnych czasach mecenasem właśnie polskiej muzyki współczesnej. No dla nas to już 100 lat temu. Był to Kazimierz Lubomirski.
którym... To jest właśnie od Szymanowskiego, ponieważ dla niego właśnie, dla Władysława Lubomirskiego, otrzymał między innymi od oczywiście Szymanowskiego, ale był sponsorem, tak jak powiedzielibyśmy dzisiaj, Szymanowskiego, Szeluty, Fitelberga, Różyckiego, no i Rubinsteina, bo to chyba taka jedna z najbardziej znanych postaci. Także rzeczywiście nie tylko ich wspierał, ale sam komponował. I to było bardzo ciekawe, że tutaj właśnie w zamku w zeszłym roku odbyła się prapremiera operetki, którą mój pradziadek napisał, nie była wystawiana przez 100 lat. I myśmy ją odtworzyli, co było dla mnie ogromnym wydarzeniem, muszę powiedzieć. Także w tych murach zabrzmiała jego faktycznie muzyka. To było wspaniałe. A tu widzimy właśnie zbiór tychże panów wszystkich, czyli mój pradziadek na środku, tutaj Szymanowski koło niego, Fitelberg, czyli szef ówczesnej Filharmonii Warszawskiej, która też była współfinansowana przez właśnie mojego pradziadka. A tutaj zamek, czy właściwie pałac, bo to trudno powiedzieć, XVII-wieczny miejsce, gdzie mieszkał mój tata. Zresztą w tymże oknie tutaj właśnie miał pokoik. No i teraz podobna wieża też tutaj w obecnym zamku. Tata się tutaj czuje, zawsze mi mówi taki komplement jak przed wojną. A co łączy księcia rodzinę z Frankiem Sinatrą? Z Frankiem Sinatrą to zabawne, bo Frank Sinatra nigdy nie śpiewał po polsku, ale raz mu się zdarzyło właśnie zaśpiewać dzieło Kazimierza Lubomirskiego, Ever Homeward, i faktycznie jak Państwo sobie wejdziecie w tak zwany Google, to można sobie wpisać Sinatra po polsku i śpiewa faktycznie piosenkę rzeczywiście łamaną bardzo polszczyzną, ale nieźle, Kazimierza Lubomirskiego. Wolne serce, lekko dusza, mam gdzieś dom mój blisko. Sala balowa. Zwróćcie Państwo uwagę przede wszystkim na parkiet. Nie naprawiamy go jeszcze, ale będzie wymagał. To jest efekt tańców, które się odbywają tutaj oczywiście co jakiś czas. No, trzeba go będzie wycyklinować, jak zresztą już mówiłem, ten zamek wymaga rzeczywiście remontów. Robimy to sukcesywnie, staramy się, działamy i myślę, że jeszcze wiele lat nam zejdzie, zanim tu rzeczywiście doprowadzimy do takiej pełnej świetności. Natomiast faktycznie, jak Państwo widzicie, no, sala reprezentacyjna i tutaj nie tylko odbywają się oczywiście różne wydarzenia tak zwane taneczne, ale też muzyczne. Tu rozstawiamy rzędy krzeseł i faktycznie, czy to w zeszłym roku, czy oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego odpowiedniego, czy też w tym roku, odbywają się koncerty, śpiewy i tak dalej, i tak dalej. I ja muszę powiedzieć, że to dla mnie ogromne wyróżnienie, że tacy wspaniali różni artyści starają się tutaj do nas dojechać, bo jednak to trochę daleko, w lasach, prawda? Myślę, że Państwa też dosyć długa droga czekała tutaj, jak przyjeżdżaliście. Także nam jest ogromnie miło, że nas wszyscy tutaj chcą odwiedzać. Ja się śmieję czasami, że więcej nawet mam gości tutaj niż w Warszawie. A książę tańczy? O, muszę powiedzieć, że nawet nie tylko, że tańczę, ale musiałem tańczyć w ogóle, bo my mamy taką tradycję, tak zwany bal debiutantów. Otóż, żeby wystąpić na takim balu debiutantów, to zostaliśmy odpowiednio przeszkoleni. No to było już lata temu. Od tamtej pory przybyło mi, myślę, trochę kilogramów z jednej strony, więc ciężkość tańca, a z drugiej strony trochę zapomniałem na pewno, ale zdarza mi się walca zatańczyć. I ja miałem podwójny debiut, ponieważ jeden był w Polsce, natomiast drugi we Wiedniu, w tym samym roku zresztą. We Wiedniu mnie męczyli jeszcze bardziej, ponieważ w Polsce był zwykły, klasyczny polonez, walc i tak dalej, natomiast we Wiedniu kazali nam jeszcze tańczyć walca w odwrotną stronę, co było bardzo skomplikowane. Polega to na tym, ten bal debiutantów, że młodzież, powiedzmy w wieku około 18 do 20 kilku lat, jest wprowadzana na tak zwane salony. Tak, no można tak to powiedzieć. Dokładnie. Jest to młodzież arystokratyczna, to nie każdy chyba może tam... Na szczęście, ja się śmieję i cieszę, to się demokratyzuje bardzo i nie tylko już dzisiaj ten wiedeński bal chociażby nie jest już tak bardzo, że tak powiem, tylko arystokratyczny, ale też staramy się, żeby jak najwięcej tutaj młodzieży z różnych rodzin, które mają wpływ na obecną rzeczywistość, się pojawiało. Ja się bardzo cieszę z tych moich dwóch debiutów, bo rzeczywiście wtedy się nauczyłem, jak to te tańce klasyczne powinny wyglądać. Natomiast nie ukrywam, że w młodości też do dyskotek trafiałem. I to... Słyszałam o młodości księcia. Oj tak!
dobrze, książę po prostu nie jest sztywniakiem, tylko nowoczesnym arystokratą, który kocha życie. Staram się, jak najbardziej kocham życie, kocham ludzi przede wszystkim. Ja strasznie lubię właśnie interakcje, spotkania i rzeczywiście mam nadzieję, że dobrze nam to wychodzi, żeby dzielić się różnymi naszymi sprawami z innymi. A tu przeszliśmy płynnie do jadalni, wspaniałe. Tak, do jadalni, dokładnie. Za mną mój tata w stroju maltańskim, w tak zwanej kulli maltańskiej, a obok tutaj widzimy ostatniego z rodziny von Waldow, który właśnie jeszcze zamieszkiwał w tym zamku, też Maltańczyk. Co jest bardzo ciekawe, obaj panowie byli dokładnie takiego samego, że tak powiem, mieli taki sam tytuł, jeżeli chodzi o rycerzy maltańskich, czyli kawaler honoru i dewocji. To jest bardzo specjalna ranga, która w ramach no już tysiącletniego, że tak powiem, tysiącletniej tradycji zakonu maltańskiego funkcjonuje. Maltańczycy, tak jak Państwo wiecie, jeden z zakonów z tak zwanych krucjat jeszcze założony, prawda, po to, żeby ochraniać pielgrzymów, którzy jechali do Ziemi Świętej ówczesnej, no ale też oczywiście brali udział w krucjatach i tak dalej. Po czym trochę się uspokoili, można powiedzieć, od XIX wieku już prowadzą głównie działalność charytatywną. Jest to największy w tej chwili zakon, do którego należą świeccy też, bo to jest bardzo istotne. Mój ojciec nie ma ślubów kościelnych, broń Boże. Nie? Natomiast jest to rzeczywiście zakon, w którym mogą świeccy funkcjonować i działa on głównie charytatywnie poprzez właśnie zakładanie kuchni, szpitali i tak dalej, i tak dalej. Myśmy zresztą przy okazji bali charytatywnych w Wiśniczu właśnie zbierali pieniądze również na cel powstania takiego centrum w Krakowie, które zresztą funkcjonuje dla dzieci, które się rodzą z porażeniem mózgowym, żeby również rodzice mogli z nimi mieszkać w trakcie właśnie już późniejszych lat życia. To tu nam się zdarza jeść, ale zdarza, ponieważ... Gdzie jedzie, no tak naprawdę? No, w różnych miejscach, to wiecie Państwo, dzisiaj to jest na tyle nowocześnie, że czasami się siada w kuchni, prawda, zjada śniadanie na szybko, czy też właśnie jakieś takie mniejsze spotkania. Zresztą ta kuchnia w ogóle, jakbyście Państwo zobaczyli, jak tutaj wyglądała kuchnia, ona była w przyziemiu takim, nie w piwnicy, bo to jest ciekawe, to jest przyziemie właściwie na równi z gruntem i ona była gigantyczna po prostu, no, coś niewiarygodnego. No, w dzisiejszych czasach to oczywiście się zmienia zupełnie inaczej. Te kuchnie stają się bardziej miejscem, w którym się nie tylko przygotowuje jedzenie, ale też się go spożywa i tak często właśnie nie tylko przygotowują to osoby, można powiedzieć, spoza rodziny, ale też właśnie no, po prostu my, tak? No, to jest zupełnie naturalne, normalne, że otwieramy lodówkę, bierzemy sobie coś z tej lodówki. No, co? To... co? No, wie pani, wróciwszy do tych kilogramów, o których mówiłem wcześniej, to bywają i niezdrowe rzeczy, ale żona mnie bardzo goni, żeby to były warzywa, owoce. Na szczęście nasza najmłodsza córka, muszę powiedzieć, jest fenomenem w ogóle, jeżeli chodzi o jedzenie warzyw, owoców i tak dalej, które preferuje od tak zwanych różnych mniej zdrowych rzeczy, więc zawsze budzi to zachwyt wśród naszych znajomych. Mówią, a nasze dzieci to tak nie bardzo chciały. Właśnie nie wiem, nam się udało jakoś tak, że wsuwa. Chciałam jeszcze, żeby książę wspomniał swojego tatę, bo to też jest niesamowita zupełnie postać. Przy okazji myślę tak zwanych plotek i historii. Plotek i historii, dobrze. Mój tata, muszę powiedzieć, że chyba przeżył to, co najgorsze. Czyli faktycznie przeżył te czasy bardzo trudne wojenne. Był i w obozie takim przesiedleńczym pomiędzy Rosją Sowiecką a Niemcami. Przechodził niestety bardzo trudny czas we Lwowie, kiedy Sowieci wywozili praktycznie wszystkich, no to już całą polską inteligencję i tak dalej, i tak dalej. I dosłownie cudem się udało, ponieważ mój ojciec ze swoim stryjem i z
z dziadkami. Akurat tak się złożyło, że spali w pokojach, które były na samej górze, gdzie Sowieci uznali, że to już są tylko pokoje dla służby, w związku z czym nawet tam nie zaglądnęli do środka. No, nawet mój stryj mi opowiadał, że słyszał jeszcze kroki, właśnie dziadkowie kazali mu być bardzo cicho, żeby się nie odzywał w ogóle i tak dalej. Siedział taki biedny chłopiec na łóżku, no a tam gdzieś kroki NKWD-zistów po korytarzu właśnie sprawdzający. No koszmar zupełny. Także mój ojciec dokładnie to samo przeżywał. No i rzeczywiście wrócił do tej rzeczywistości krakowskiej. Nigdy moja rodzina nie wyemigrowała, przynajmniej ta część właśnie. Chociaż brat mojego dziadka i owszem, ale to ze względów na to, że po pierwsze został aresztowany jako oficer Wojska Polskiego już w 1939 roku przez Sowietów i trafił do najwspanialszego miejsca, czyli na Łubiankę w Moskwie. Ale co jest ciekawe, na szczęście na Łubiankę, ponieważ w innym wypadku była opcja Katyń, więc to już by w ogóle nie wrócił. Trzykrotnie go rozstrzeliwywano i raz zamurowywano w ścianie brata mojego dziadka. Oczywiście to były działania mające na celu, prawda, zmiękczenie go, jak to się mówi, no ale na szczęście wszystko się udało i do tak zwanej amnestii, tak zwanej oczywiście, kiedy Stalin właśnie wypuścił go razem zresztą z generałem Andersem. Panowie się bardzo zaprzyjaźnili i brat mojego dziadka został adiutantem generała Andersa i praktycznie przeszedł z nim całą drogę od Moskwy, od Łubianki, aż przez Bliski Wschód, Monte Cassino oczywiście, zresztą mamy bardzo dużo zdjęć właśnie sprzed bitwy i po bitwie, spotkania z królem włoskim, który już wtedy był tym, który przeszedł na stronę aliantów i tak dalej, gdzie zawsze brał udział właśnie razem z generałem Andersem, no aż do Londynu, gdzie również był między innymi kandydatem na prezydenta Polski na uchodźstwie. Ale wracając do mojego ojca, który został w Polsce, no i faktycznie mój dziadek zmarł po tych torturach w więzieniu niemieckim bardzo wcześnie, bo w 1947 roku. Natomiast mój tata, można powiedzieć, że został takim no, mężczyzną, ale w wieku tam nastu lat i faktycznie spędził całe te swoje dzieciństwo i tak dalej w Krakowie, gdzie starał się, można powiedzieć, jakoś się uczyć, co nie było mu dane, ponieważ nie zezwalano na studia wyższe. I za każdym razem było powiedziane, że obywatel ze względu na wiadomo co, na studia wyższe nie jest polecany. No i w końcu ojciec napisał list do ówczesnych władz, do prezydenta Bieruta z prośbą, żeby cokolwiek humanistycznego mógł studiować. No i dostał odpowiedź po jakimś czasie, że w ramach studiów humanistycznych obywatel może studiować na Akademii Górniczo-Hutniczej Wydział Metalurgia. No i ojciec został inżynierem w związku z tym. Zrobił sobie wizytówkę, bo nie chcieli mu dać też tego tytułu inżynierskiego przez pewien czas. Dostał co innego. No więc tata zrobił sobie wizytówkę. Stanisław Książę Lubomirski, pierwszy ślub sieci cieplnych Huty imienia Lenina. I taką rozdawał. Ale co trzeba powiedzieć, system jedno, a ludzie swoje. Tata się ogromnie zaprzyjaźnił ze wszystkimi w tej hucie i rzeczywiście nawet do tego stopnia, że ja osobiście zapraszałem jego szefa z Huty właśnie imienia Lenina dawnej na jego urodziny 80. w Krakowie. Także tak jak mówię, no na szczęście ludzie swoje, że tak powiem, robili i byli normalni i mili. Przy tym stole, tak jak już mówiłem, czasami nam się zdarza jeść, między innymi Wigilię chociażby, czy też wydarzenia różne takie większe tak zwane, więc tak jak Państwo widzicie, ja tylko muszę sadzać zawsze dzieci z tej strony, żeby nie patrzyły właśnie na... Nieprzyzwoite obrazy, tak. No, ten Rubens straszny po prostu, wie Pani, to takie rzeczy malował, że... Jak mógł. Coś okropnego. Wielka galeria, wracamy. Bitwa pod Wiedniem, Hieronim Augustyn Lubomirski, który miał być księdzem. Ale nie został. Trochę ploteczek, nie został księdzem, natomiast został bardzo, no najwyższym właściwie dowódcą wojskowym w Polsce, bo hetmanem wielkim, koronnym. I jego wojska faktycznie w bitwie pod Wiedniem, można powiedzieć, otworzyły bramy Wiednia, przebiły się przez ten kordon turecki i wyzwoliły, jako pierwsze dojechały do bram Wiednia. Oczywiście nie umniejszam roli Sobieskiego, którego nie lubimy. Powiedzmy sobie to szczerze. Jest to człowiek, który niestety nam zalazł za skórę rodzinnie przy okazji Jerzego Sebastiana Lubomirskiego, czyli ojca właśnie Hieronima Augustyna, który
sprzeciwił się Janowi Kazimierzowi, no nie chciał tutaj w Polsce mieć Francuza na tronie i tak dalej, i tak dalej. Nastąpiła walka, no trochę jak Cromwell, bo to właściwie podobne czasy jak Cromwell w Wielkiej Brytanii. Natomiast, co muszę podkreślić, został na sejmie koronacyjnym właśnie Michała Korybuta-Wiśniowieckiego w pełni zrehabilitowany. Ale Sobieski w międzyczasie przejął jego urzędy. Także no mamy tutaj pewne nasze. Dlatego Sobieski nie wisi tu, w tej sali, gdzie wiszą wazowie właśnie po dwóch stronach kominka, tylko wsadziliśmy go tam do korytarza bardziej. Ach jejku, to zemsta po prostu po wiekach, że tak powiem, ale też Sobieski zalazł też za skórę tym, że został królem, a żaden Lubomirski nie został królem. To jest prawda, ale to nie tylko to, ja już teraz powiem zupełnie poważnie, Jerzy Sebastian Lubomirski uratował życie Sobieskiemu pod Beresteczkiem. Wyciągnął go po prostu, że tak powiem, z tej matni całej. No i Sobieski się, że tak powiem, nie bardzo odwdzięczył za to. Nie wsparł niestety mojego 8 razy pradziadka, czyli Jerzego Sebastiana Lubomirskiego w prostej linii. No i to faktycznie było tak, że rzeczywiście został królem, co w ogóle dla ogółu arystokracji, szlachty było dużym zaskoczeniem, no bo to jednak nie była aż tak eksponowana rodzina, chociaż pochodzący od Żółkiewskiego oczywiście, no bo to też warto powiedzieć. Niemniej rzeczywiście u nas w rodzinie były wielokrotne tak zwane próby, czyli uczestnictwo w tak zwanych elekcjach właśnie jako kandydaci na króla. Co ciekawe, jeden z Lubomirskich, Stanisław Herakliusz, był kandydatem na króla Węgier. Zresztą wspierał go niezwykle król Słońce, czyli Ludwik XIV, pisząc bardzo ładne listy do niego, które do dzisiaj się zachowały. Mój drogi kuzynie, czy byś łaskawie nie został przypadkiem królem Węgier? No, było to związane z tym, że Stanisław Herakliusz miał zamek na Spiszu, czyli właściwie otoczony był królestwem węgierskim dookoła. Spisz dzisiaj na Słowacji, ale dawniej właśnie na terenie Królestwa Węgier, no i rzeczywiście gdzieś tam to predestynowało go w oczach oczywiście Ludwika XIV do zostania właśnie królem węgierskim. Natomiast faktycznie u nas można powiedzieć, że najdalej jak się udało zajść, to rzeczywiście Zdzisław Lubomirski. O, pani Walewska właśnie w tle. Zdzisław Lubomirski, który został regentem w ramach Rady Regencyjnej, regentem Polski, regentem Królestwa Polskiego w 1917 roku. No więc taka, można powiedzieć, namiastka króla. Chociaż rzeczywiście postać niezwykle zaangażowana w polską politykę i niezwykle ważna dla późniejszej działalności Piłsudskiego, ponieważ Rada Regencyjna stworzyła podwaliny państwa polskiego w okresie międzywojennym, stworzyła wszystkie urzędy, czyli ministerstwa i bardzo, właściwie można powiedzieć, 90% kadry, którą zatrudniła Rada Regencyjna, działało nadal w latach 20. w ramach już rządów Piłsudskiego, no i kolejnych, prawda, Paderewskiego tam i osób, które już nie były związane z Radą Regencyjną, więc jednak coś tam Zdzisław, oczywiście w cudzysłowie mówię coś tam, bo zrobił bardzo wiele, przede wszystkim ogłaszając Polską Deklarację Niepodległości 7 października 1918 roku. Także postać bardzo zasłużona. Myślę, że niestety zapomniana, a warto go przypominać, ponieważ no, faktycznie były to pierwsze polskie faktycznie działania, włącznie z tym, a co jest najważniejsze dla państwa, że stworzył rzeczywiście armię polską, która przysięgała już nie na cesarzy niemieckiego i austro-węgierskiego, tylko właśnie na Królestwo Polskie. Czy to w tym zamku gościła Michalina Wisłocka? Dobrze. Ona tu pomieszkiwała jak najbardziej. To w ogóle postać związana z Lubniewicami niezwykle i taka rzeczywiście no, awangardowa jak na tamte czasy. Co zabawne, zresztą kręcony film tutaj właśnie to dwie takie małe ploteczki. Otóż główną rolę grała moja koleżanka z lat jeszcze studiów, czyli Magdalena Boczarska. Natomiast producentem był również mój znajomy, czyli Piotruś Starak, niestety nieodżałowany, już nieżyjący. I nigdy nie zapomnę, jak tu przyjechałem właśnie wtedy, jak to się odbywało. No i wychodzę, podchodzę właśnie do Piotrka, który gdzieś tam stoi. On taki zaskoczony mówi, o mój, ale co ty tu robisz? Ja mówię, no nagrywasz film u mnie w zamku, więc przyjechałem po prostu do siebie. To było jedno. Natomiast w drugiej części był tak zwany wóz do makijażu, gdzie miałem nadzieję spotkać właśnie Magdę. No piękną i Magdalenę. Wchodzę, tak. No i też otwierają się te drzwi, akurat właśnie wychodzi. Patrzy tak na mnie, mówi, Jasiu, ale co ty tu robisz?
musiałem po raz drugi tłumaczyć. Także mieliśmy dosyć zabawną historię. I faktycznie tutaj odbywały się w naszej sali myśliwskiej, między innymi, którą nam całkowicie przemalowano. Ojoj. Wiecie, jak to wyglądało na filmie. Powrót, że tak powiem, do czasów komunistycznych. Ale odtworzyliśmy, co zresztą za chwilę będzie można zobaczyć. A ja zapraszam dalej. Trochę zdjęć właśnie. Również z brytyjską rodziną królewską, ale też różne wydarzenia, między innymi wydarzenie związane z PKOL-em, ponieważ brat mojego pradziadka Władysława, czyli Stefan Lubomirski, był mój drugi pradziadek. Ja mam dwóch pradziadków lubomirskich. Ich dzieci się ożeniły, czyli kuzyni. Tak bywa. Na to musiała być specjalna zgoda papieża. Dużo było z tym zachodu. Trzeba było pojechać. Faktycznie mój pradziadek musiał zakupić monety złote w Banco di Vaticano i złożyć u stóp papieża, który siedział na tronie. No i wychodząc tyłem, bo to tak miało wyglądać, nie należało podnieść głowy. Ale oczywiście mój pradziadek, jak to, że tak powiem, człowiek rozrywkowy, tam spojrzał, co się dzieje. Jak się drzwi zamykały, to podobno papież tak sięgnął i zważył, czy odpowiednia jest waga. Udało się, ponieważ dał zgodę, no więc musiała być właściwa. Ale PKOL, założycielem Polskiego Komitetu Olimpijskiego był Stefan Lubomirski i pierwszym prezesem. A tu małżonka, wspaniała na zdjęciu. Tak. Której książę jest de facto wujem. Nie mówcie tego. Ona się zawsze śmieje, jak to powtarzam. Tak, to jest prawda, piątego stopnia, ponieważ jestem kuzynem piątego stopnia i ojca. No tak, tak to wyszło. Pokoleniowo mój ojciec miał mnie bardzo późno. Ja właściwie rzeczywiście jestem bardzo często wujem osób, które są w moim wieku w ogóle. Tak u nas wyszło. Ojciec mój cieszy się wspaniałym zdrowiem przy 92 latach właśnie, które skończył w tej chwili, więc życzę mu dalej, żeby tak do przodu. A zapraszam dalej. No tu mamy zesłanego na banicję Sobieskiego. Zaraz koło niego Jana Kazimierza, którego też nie lubimy. Przejdźmy może do sali bilardowej. Sali bilardowej bądź sali myśliwskiej tak zwanej. Ja obrońcy zwierząt tutaj by... Przepada moja małżonka. I od razu mówię, nie strzelałem. To nie ja, to jest bardziej dekoracja. Natomiast rzeczywiście no, sala myśliwska bez trofeów myśliwskich, które zresztą część z nich jest w ogóle jeszcze XIX-wieczna, by się nie obyła. Natomiast jest to rzeczywiście sala, do której moja żona nie lubi wchodzić faktycznie. Dla mnie ona ma pewien klimat pokazujący historię, bo pamiętajmy o jednej rzeczy. Jeżeli chodzi o myślistwo, oczywiście tak zwane, no, nazwijmy to normalne, cywilizowane myślistwo, jeszcze dawne, XIX-wieczne, to ono zupełnie inaczej wyglądało niż dzisiaj, kiedy no, często używa się broni w ogóle zakazanej, strzela się do zwierząt w okresach godowych, lęgowych i tak dalej. Ja to potępiam zdecydowanie, uważam za skandaliczne zachowanie i najlepiej uważam, że w dzisiejszych czasach polować z dobrym aparatem fotograficznym. Zdecydowanie. Zapraszam dalej. Tu wchodzimy do tak zwanej sali królewskiej. Czyli dookoła widzimy poczet królów polskich. O, proszę bardzo. Poczet królów polskich, ale tylko królów dynastycznych, czyli z dynastii Piastów i z dynastii Jagiellonów. Tak jest. Natomiast, co jest ciekawe, ponieważ moją 10 razy prababką była Anna Piastówna, której ojcem, no i teraz Państwo spójrzcie na moją brodę, kolor, był niejaki Konrad Mazowiec. Rudy. Nie, jego potomek, owszem, ale dużo później, no bo to już mówimy o wieku XV, przełom XV-XVI, natomiast ma Pani rację, oczywiście, tam gdzieś wyżej był ten mazowiecki, tak. Natomiast faktycznie ten się nazywał Rudy. No i u nas ten gen rudości się pojawia tak mniej więcej co drugie pokolenie. No tak jak zwykle bywa. Właśnie brat mojego dziadka, czyli adiutant generała Andersa, był również rudawy, bo to zawsze u nas tak fryzura inaczej, ale broda się jednak... Demaskujemy się. Ale teraz, jeżeli wrócić właśnie do Pocztu Królów Polskich. No, to jest dosyć ważne dla nas, ponieważ rzeczywiście my staramy się pokazywać historię Polski również.
I naszą historię rodzinną na tle. I jak Państwo zwrócicie się w tym kierunku, to tutaj jest taki symboliczny tron właśnie wuja Zdzisława Lubomirskiego, w ogóle Rady Regencyjnej można powiedzieć, no i oczekujący na króla, ponieważ takie było zadanie Rady Regencyjnej, ona była w tak zwanym międzyczasie pomiędzy właśnie kolejnym, że tak powiem, kolejną koronacją. Wuj Zdzisław zresztą był uważany za kandydata ówcześnie na króla Polski, natomiast to faktycznie było oczywiście w okresie, kiedy zaczynała się, czy już właściwie rozwijała rewolucja w Rosji. I duże zaprzyjaźnienie jego z Piłsudskim spowodowało, że w momencie, kiedy Piłsudski przyjechał na ten dworzec, słynne w ogóle to spotkanie, no nie witały go tłumy, tylko około 10 osób, między innymi właśnie z jego organizacji wojskowej, ale też wuj Zdzisław, który go zabiera właśnie ze stacji kolejowej i zaprasza do pałacu na Frascati, gdzie wtedy właśnie urzędował wuj Zdzisław. No i panowie rzeczywiście przez 3 dni, można powiedzieć, dogadują, w jaki sposób przekazać władzę właśnie z Rady Regencyjnej Józefowi Piłsudskiemu. No i to się dzieje, natomiast nie wiem, czy państwo wiecie, co się wydarzyło 11 listopada. Pan. Teoretycznie wszyscy powinni to wiedzieć. Nic. Zero, nic, kompletnie. 11 listopada nie wydarzyło się nic, poza oczywiście zakończeniem I wojny światowej, ale w Polsce nie. To jest data umowna, ten 11 listopada. Rzeczywiście jest takim skupieniem tych dat właśnie między innymi 14 listopada, kiedy Rada Regencyjna przekazuje faktycznie władzę Piłsudskiemu, a wcześniej właśnie, no, można powiedzieć, pokojowi na świecie, ale też datą 7 października, którą tu widzimy na monitorze właśnie polskim. I 7 października to jest faktycznie dosyć istotna data, kiedy Rada Regencyjna wydaje odezwę do narodu polskiego. Jest to, można powiedzieć, taka polska deklaracja niepodległości właśnie. Więc ten 11 listopada to jest faktycznie umowny, zresztą wszędzie to można przeczytać w każdej encyklopedii, czy nawet na Wikipedii, właśnie, że uznano po prostu, że ta data rzeczywiście będzie dobrą datą do, jako święto narodowe. A wracając właśnie do tego miejsca, to tu Państwo widzicie jeszcze parę chorągwi z naszymi herbami w różnych wydaniach i między innymi herb też tutaj na żółtym tle mojej małżonki i herb Lanckoronskich, ponieważ jak Państwo wiecie, posiadam 2 nazwiska. Drugie wynika z tego, że ciocia Karla Lanckorońska, będąca ostatnią z rodu Lanckorońskich, prosiła o kontynuację. To ta niebieska prosiła o kontynuację właśnie nazwiska, no i historii rodu, rzeczywiście bardzo zasłużona. Można powiedzieć, że najbardziej chyba jej ojciec i ona, bo faktycznie dzięki nim mamy między innymi w Polsce 2 Rembrandty i właściwie największą kolekcję dzieł sztuki, którą podarowała w latach 90. na rzecz Zamku Królewskiego w Warszawie i Zamku Królewskiego na Wawelu. Arcydzieła sztuki od Quattrocento włoskiego, począwszy takie, że w ogóle profesorom włoskim oczy, że tak powiem, z orbit wychodziły, bo nie wiedzieli, że one jeszcze istnieją, te rzeczy. Myśleli, że zaginęły w czasie wojny. Po właśnie obrazy z kolekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego, które zresztą miałem częściowo okazję, obrazy, które król gromadził, ale nie zdążył przewieźć do Polski, widzieć ostatnio w Londynie, ponieważ w ramach łazienek królewskich również łazienki nawiązały współpracę z Dulwich Picture Gallery, gdzie właśnie zgromadzone są dzieła sztuki, które król zamówił, no ale niestety już nastąpiły zabory, no i nie był w stanie ich, że tak powiem, zakupić i odzyskać. Więc dosłownie miesiąc temu zwiedzaliśmy właśnie z rodziną te obrazy i jest to ogromna przyjemność rzeczywiście widzieć w Londynie spuściznę, można powiedzieć, Polski, polskiego króla. To jest ogromna sprawa, no i też ciekawe właśnie, jak do tego podchodzą Londyńczycy, że oni rzeczywiście celebrują polskiego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. To ogromne, myślę, wyróżnienie. Natomiast wracając do cioci Karoliny Lanckorońskiej, no to rzeczywiście ten dar był największym darem w historii polskiego muzealnictwa w ogóle. I było to rzeczywiście kilkaset dzieł wspaniałych, od mebli, począwszy renesansowych, a skończywszy właśnie na dziełach sztuki Malczewskiego, ponieważ szkodnik Malczewski, mała plotka. Szkodnik Malczewski, tak? Jak się go wypuściło, to w pałacu mojej praprababki i jej brata, czyli Karola Lanckorońskiego, ponieważ ja nie dostałem tego nazwiska tak po prostu, tylko faktycznie moja praprababka była
To była siostra po prostu Karola Lanskorońskiego, czyli ojca cioci Karli Lanskorońskiej. No więc oni sobie mieszkali w pałacu w Rozdole, no i zaprosili takiego młodego pana, nazywał się Malczewski. No jak się go zostawiło samego, to dziad potrafił chodzić i po drzwiach rysować na przykład. Więc tam nawet na drzwiach do stajni, czy na drzwiach gdzieś wewnątrz domu się znalazły rysunki Malczewskiego. A co jest zabawne, my mamy do dzisiaj różnego rodzaju rysunki, tak zwane no, karykatury i tak dalej, na których jest na przykład moja prababka, czy tam no, pozostali. Mój ojciec własnoręcznie zaniósł do Muzeum Narodowego w Krakowie obraz, na którym Malczewski jest jako Sancho Panza na osiołku, natomiast przed nim jedzie na koniu jako Don Quixote wuj Karol Lanskorański. Możecie Państwo obejrzeć w Muzeum Narodowym w Krakowie. Także ze szkodnikiem Malczewskim mieliśmy również do czynienia. Wspaniała historia. Pójdziemy teraz zobaczyć księcia gabinet może jednak. No właśnie, nie wiem, można. Tu mamy trochę różnych listów od właśnie różnych postaci tutaj do związane albo ze świętami, albo jakieś zaproszenia i tak dalej, i tak dalej. Międzynarodowy Komitet Olimpijski, król hiszpański, ale tu jest ciekawostka. Zdjęcie właśnie o czym mówiłem. Kennedy? Jest generał Anders, to jest prezydent Kennedy, a tutaj brat mojego dziadka właśnie, Eugeniusz Lubomirski na jednej z wizyt. Ponieważ kolejne pytanie historyczne do Państwa. Trudne, książę zadaje pytania. Fagrem Kennedy'ego. No i na dobrze, to... Dobrze, pani na myśli, to... dobrze Pani Na pewno Lubomirski. No tak się zdarzyło, że blisko. Matka Lubomirska, wuj Radziwiłł. I on faktycznie... Oczywiście. Tak jest. I on był po prostu mężem Lee, czyli siostry Jackie Kennedy. No i faktycznie państwo spędzali ogromną ilość czasu razem, czyli do tego stopnia, że dzieci Radziwiłłów, chrzestnym ich był właśnie prezydent Kennedy i na odwrót. Że Radziwiłł był właśnie ojcem chrzestnym, już nie pamiętam którego dziecka, ale właśnie prezydenta Kennedy'ego. Także duża przyjaźń w ogóle, poza tym, że byli rzeczywiście no, spowinowaceni, tak można powiedzieć. Natomiast co jest ciekawe też, to jest to wątek związany z obecną królową małżonką Kamilą, ponieważ ona znała w tak zwanych czasach londyńskich, ponieważ wuj Radziwiłł mieszkał pomiędzy Londynem a Stanami Zjednoczonymi, właśnie znała Li Radziwiłł i Stanisława Radziwiła i właśnie w tak zwanych czasach młodości zdarzało im się, że tak powiem, imprezować. Nawet mi to przypomniała podczas jednego z naszych spotkań. Legendy gdzieś tam rodowe wiążą nasze początki, ale legendy zaznaczam, właśnie od jeszcze czasów, no takich można powiedzieć, wczesnych piastowskich, czy jeszcze sprzed czasów Mieszka. Gdzieś tam mówi się o drużynie tej książęcej, o uczestnictwie właśnie w tej drużynie piastowskiej, po czym pojawiają się rzeczywiście już postaci historyczne. Najstarszy dokument o rodzinie jest z 1085 roku, oblatowany w Krakowie, w archiwach krakowskich, można go zresztą zobaczyć. Natomiast rzeczywiście historia rodziny jest i związana z Piastami, ale faktycznie związana też z tym okresem wczesnym polskim, poprzez właśnie okres Jagiellonów, gdzie no, też duża współpraca tutaj była. Oczywiście na miarę możliwości naszych rodzinnych. Myśmy byli zresztą zawsze rodziną polską, bo trzeba powiedzieć, że bardzo dużo rodzin arystokratycznych w Polsce to były rodziny albo ruskie, albo litewskie, no tak jak chociażby Radziwiłłowie, Czartoryscy i tak dalej. Oczywiście spolszczone i bardzo patriotycznie nastawione polskie, ale jednak z pochodzenia spoza Polski. Natomiast my jesteśmy Małopolanami, z dziada, pradziada. Faktycznie jesteśmy nazywani często szlachtą górską w ogóle, bo rzeczywiście pochodzimy z tych regionów takich bardzo południowych. Zresztą zawsze się tam trzymaliśmy tego miejsca.
aż do czasu emigracji zarobkowej do Warszawy, jak król się przeniósł, no to my też się, zanim, że tak powiem, przenieśliśmy za wazą. No i wtedy zaczęły powstawać rezydencje rzeczywiście rodzinne, pałace w Warszawie, których naliczyłem bodajże 8 różnych. Oczywiście one przechodziły na różne inne rodziny i tak dalej. Niemniej tych rezydencji było dosyć dużo, między innymi z bardzo znanych to Łazienki oczywiście, które wybudował Stanisław Herakliusz Lubomirski i przez dobre 100 lat były własnością rodziny, po czym rozbudował Stanisław August Poniatowski właśnie. Natomiast tak naprawdę między nami, tak po cichu, to te Łazienki to była imprezownia. To było wiadomo. To było zrobione po to, że Stanisław Herakliusz, który mieszkał sobie w zamku ujazdowskim, czyli wyżej trochę, no to siadał na konia i tam wieczorami sobie jechał na imprezę właśnie do tego pawilonu, który zresztą... Musiało się dziać, musiało. No to trochę tak właśnie... Można powiedzieć, że idąc śladami jego kuzyna, tak, swojego kuzyna, czyli króla Słońce Ludwika XIV, który przecież miał te wszystkie miejsca w Wersalu, prawda, które tam odpowiednio też podobnie działały. No taka była moda w tym czasie. Natomiast w Warszawie też jednym z ciekawych przykładów rezydencji naszej rodziny to jest obecny Pałac Prezydencki przy Krakowskim Przedmieściu, jak też pałac, który się nazywa Pałacem Lubomirskich za tak zwaną żelazną bramą. Ale myślę, że do ciekawych też należy w ogóle kwestia pałacyku obecnego Szustra, czyli pałacyku Elżbiety Lubomirskiej, która tu zresztą wisi i straszy też zresztą za drzwiami. To wisi. Ona. Tak, ona też straszy. Piękna. Ona była właścicielką Mokotowa i jej zawdzięczamy tą nazwę. Ponieważ, jak Państwo wiecie, tam jest takie wzgórze lekkie, prawda? Mokotów jest trochę niżej, wyżej. I ona ten pałacyk i ten okolice, Morskie Oko i tak dalej, to wszystko było jej, nazywała Moje Wzgórze. Ale było to po francusku, mówiła Mon Coteau. I z tego powstał Mon Cotów. Nawet przed wojną była pisownia przez N jeszcze. Dopiero później się to jeszcze bardziej spolszczyło. Także mamy takie różne związane z Warszawą. No i oczywiście Wilanów jeszcze, kościoły różne ufundowane przez rodzinę, między innymi na Czerniakowie właśnie. W ogóle Czerniaków był też własnością przez jakiś czas rodziny. Ale to była ciekawa rzecz, ponieważ on został podarowany za zasługi dla narodu polskiego, co się bardzo rzadko zdarzało, przez szlachtę i Sejm Polski. Właśnie Stanisławowi Herakliuszowi Lubomirskiemu, który nie tylko był, można powiedzieć, dobrym politykiem, ale też był nazywany Salomonem Polskim. Był rzeczywiście mądrą osobą, był bardzo znanym barokowym poetą i stworzył ogromną ilość dzieł, nawet wystawianych na deskach wielu teatrów do dzisiaj. Ale tą główną siedzibą waszego rodu jest Nowy Wiśnicz, prawda? Był zamek w Wiśniczu i faktycznie przez bardzo wiele wieków, bo to jest najstarsza rzeczywiście taka funkcjonująca jeszcze dzisiaj siedziba, no staramy się w tej chwili dogadać, jak to się mówi, tutaj z władzami różnymi, żeby w końcu zaprzestać, że tak powiem, działań różnych spornych, no i faktycznie zacząć robić to, co tu robimy chociażby, czyli pokazywać go, tak? Tam funkcjonuje oczywiście muzeum, natomiast my zupełnie niepotrzebnie jesteśmy w sporze z państwem, ponieważ my robimy dokładnie to samo, tak? Ja staram się otwierać, pokazywać, działać, wręcz napędzać tą kulturalną, że tak powiem, machinę, ponieważ bardzo wiele tych wydarzeń my sami finansujemy, tak, po prostu. Więc myślę, że to samo może się dziać w Wiśniczu i mam nadzieję, że jak najszybciej to nastąpi pro publico bono i w ramach naszej rodzinnej dewizy, czyli patriam versus dla narodu, dla państwa polskiego, dla ojczyzny.